mam dzisiaj parę rzeczy do opowiedzenia, więc zrobimy sobie vloga. Będzie o konkursie z Mavic'iem R, będzie o przyszłych konkursach, które planuję, i o dwóch Habzanach. O Habzanie Zino 2, wiecie, że go mam, i o Habzanie H122D. Zapraszam na film. O tym wynalazku będzie za chwilę. Zaczniemy od tego. Wielu z was mi go odradzało, mówiło, że to jest badziew, że ma szczotkowe silniki, że padają jak muchy. Patrząc na to, jaki tu jest stosunek karbonu do trawy, no nie ma lekkiego życia u mnie. I faktycznie, z tych czterech silników, tylko jeden jest oryginalny, ten, z którym go kupiłem. Ale reszta działa. Śmiga jak szalony. Polubiłem się z tym dronem, tylko uwaga, teraz będzie niespotykana wiadomość. Jest dla mnie za szybki. Kiedyś wam mówiłem, że będę chciał pójść trochę w FPV, pobawić się, ale już wiem, że same racery to nie dla mnie. Nie zależy mi na tym, żeby to zapieprzało 200 na godzinę, nie zależy mi na tym, żeby robić jakieś ultra, mega szybkie, fikuśne figury. Really? Czy to zawsze musi pikać w tle? Zależy mi na płynnym locie. Nie potrafię tym latać w pochyleniu tak, żeby płynnie się latało. Potrafię się wychylić w 45 stopni i zapierdzielać. I no, nawet coś z tego wychodzi. Nie jest to prawdziwe FPV, nie ma tu trybu akro. A, jeden z was powiedział, że jest akro. I fakt, jak się lewą gałę drążka wciśnie, on będzie pikał wtedy 3 razy i zrobi na przykład gałkę do przodu, to on wtedy zrobi obrót w przód. Gałkę też w tył, on zrobi obrót w tył. Lewo, prawo, analogicznie. Także jest takie pseudo akro, chyba że nie wiem, co to jest akro. Nie udało mi się tego jeszcze zepsuć, a latam tym już 2 tygodnie. Część z was mówiła, żeby nie iść w cinełupa. To ja właśnie chyba jednak chcę. Ja chcę trochę wolniej, trochę płynniej. I to jest moje główne wymaganie co do FPV. Nie zapieprzanie na złamanie karku. To już nie jest to młodzieńcze szaleństwo. Także zbliża się powoli sprzedaż kilku sprzętów. A następnie Bumblebee z DJI FPV, tak myślę. No trochę wieje, nie? Dobra, potrzebuję nowego śmigła. A może nie potrzebuję. Zawsze pada pytanie, gdzie sprzedaję swoje sprzęty. Także odpowiedź jest zawsze jedna i ta sama. Grupa Złomiany DJI. Pamiętacie konkurs z Maviciem R? Wygrał go Mateusz. I Mateusz nawet nagrał parę sekund materiału, który mi wysłał. Pozwolił go udostępnić, także tu on poleci. Nazywam się Mateusz i właśnie wybieram się po odbiór przesyłki z Maviciem R, wygranym na kanale A ten znów o dronach. Gratulacje, Mateusz. A ja szykuję kolejny konkurs. Znów dron dla patronów, ale musicie wybaczyć. Oni wspierają mnie finansowo, a ja te drony kupuję za własne, zarobione pieniądze. Także jest to taka forma gratyfikacji. Ale dla was też coś będzie. Z którymś filmem zrobimy losowanie 2 kompletów wkrętaków Wicha, tych, których ja używam. Ciągle o nie pytacie. Także kupiłem 2 zestawy i ktoś z was je dostanie. Jeszcze nie wymyśliłem, jak to zrobić, ale na pewno coś będzie trzeba zrobić. Nie wiem, rysunek. Albo coś zaśpiewać. Coś wymyślę.
To będzie wielkopomna chwila, ponieważ jest pierwszy lot Habzanem Zino 2. 5 dni w uziemieniu, 5 dni nie mogłem oderwać z nim od ziemi, ale jest. W końcu się udało. Support nie pomógł, wy też się staraliście, wysyłaliście mi te pliki, ale to też nie pomogło. Sam to rozwiązałem. Kurde, za ciężki. Nie lata zbyt dobrze, ale może trzeba baterię wyjąć. To jest pojebany dron, więc z baterią nie lata, może bez baterii. O tak, bez baterii znacznie lepiej. Dzisiaj nakręcę drugi materiał tylko o tym dronie, bo trzeba ludzi ostrzec, że tak to się może skończyć. Ja wiem, że jest parę egzemplarzy, które lata, ale dochodzą do mnie co chwilę nowe informacje, że ktoś odebrał i ma tak samo jak ja. Nie chce mi się czekać na update, który łaskawie przyjdzie za pół roku albo za miesiąc. Może przyjdzie jutro, może nie przyjdzie wcale. Nie wiem, co z nim zrobię. Nie wiem. Można się jeszcze trochę na nim poznęcać. Chociaż miał swój dziewiczy lot, nie? Każdemu się to należy, żeby chociaż troszkę wypełnił swoje przeznaczenie. W tym odcinku to tyle. Dzięki za oglądanie. Do następnego. Gumowych drzewek.